Struda, Piotr Jacek po meczu w Suwałkach. No, zatrzymaliście drużynę, która punktowała tutaj jak natchniona. Gratulacje. No dziękuję. Cieszymy się bardzo, bo wiemy, jak wyglądał nasz ostatni mecz. Tak, gdzieś tam przegraliśmy w takich dziwnych okolicznościach, więc dziś na pewno byliśmy dużo bardziej zdeterminowani. Pamiętaliśmy też naszą grę kontrolną, którą zagraliśmy z Wigrami na tydzień przed inauguracją ligi i chcieliśmy zagrać podobnie, czyli troszkę wywołując presję, zagrać troszkę odważniej, mimo że jest to drużyna lidera, a no każda seria ma to do siebie, że kiedyś się kończy i najczęściej ona się kończy z zespołami, które są nieprzewidywalne. A takim zespołem pewnie na ten moment jesteśmy my. No gdzieś tam gramy ze zmiennym szczęściem. Dziś nie tyle ze szczęściem, co pewnie myślę, że z przebiegu całego meczu pewnie szliśmy po swoje. Jak pan pobudził swój zespół w tak krótkim czasie? Wspomniał pan o tym meczu, niewykorzystane dwa karne, przegrana na własnym terenie. To jest sport. No. Jak się siedzi długo w piłce, to wiemy, jak to wygląda zawodnik po tak słabym meczu. Chcę, żeby kolejny był już następnego dnia, więc zawodnicy mieli świadomość. To jeszcze pokazywała telewizja ogólnopolska, więc był to dla wielu z nas pewnego rodzaju wstyd. No ale też można było być spokojnym. Ja już nawet przed meczem z Kaliszem byłem przekonany, że ten mecz tutaj nam wyjdzie. Ten do niedawna lider, czyli Wigry Suwałki, dzisiaj momentami bez zębów w ogóle. No na pewno, no mówię, ale to też chyba wynikało gdzieś tam z tej naszej agresji, z takiego zdecydowania, z wyjścia naszego do odbioru piłki. No cieszyłem się w sytuacji, kiedy gdzieś tam zawodnicy drużyny przeciwnej Wigry mieli do siebie pretensje, cieszyłem się wtedy, kiedy widziałem, że nie wychodzą po piłkę. To był dla nas taki symptom i znak, że no to my dzisiaj czujemy się pewnie na boisku. Teraz u siebie Motor Lublin, taka drużyna, która mimo miejsca w tabeli ciągle ma bardzo duże aspiracje. Co zrobić, żeby pana zespół nie wpadł w huśtawkę? Będziemy nad tym pracować przez cały tydzień. No też już powiedzieliśmy teraz w szatni. Bardzo dużo kwestii dzieje się w głowach zawodników. Myślę, że na tym poziomie o tym, czy wygramy, czy przegramy, na pewno w dużej mierze decyduje mental zawodników. Dziś było na najwyższym poziomie, postaramy się, żebyśmy mentalnie podeszli do kolejnego spotkania, tak jak dziś. Trener Suwalski, Dawid Szulczek, dawno pan nie był w takim nastroju po meczu? No dawno, tak naprawdę po meczu z Błękitnymi tylko i ze Ślęzą. Natomiast może zacznę od tego, że chcę pogratulować drużynie Sokoła Ostróda. Na pewno widać dobrą pracę wykonywaną przez sztab Sokoła i przez trenera Piotrka Jacka. Miałem z nim przyjemność uczestniczyć w kursie UEFA Pro i wiem, że to jest świetny szkoleniowiec i świetny człowiek. I jeszcze raz gratuluję zespołowi Sokoła zdobycia 3 punktów na naszym terenie. Jeśli o nas chodzi, my oczywiście moglibyśmy teraz mówić, że pokora, że nie wiem, złapaliśmy jakichś ludzi i tak dalej, ale tak nie jest. My się mocno nastawialiśmy, żeby tutaj dzisiaj zrobić dobrą robotę. I my jesteśmy tylko ludźmi i mamy swoje ułomności. Dzisiaj po prostu był taki dzień, że te ułomności było widać i popełniliśmy błędy, przeciwnik z tych błędów korzystał. Nie mogliśmy zatrybić i wejść na taki swój rytm grania. I na pewno też sposób gry Sokoła troszkę nas, można powiedzieć, że sprawił, że musieliśmy grać trochę inną piłkę niż tą, którą lubimy. Mamy swoje problemy zdrowotne. Też w dzisiejszym spotkaniu nie mogliśmy skorzystać już z wielu zawodników, bo Martin Dobrotka tak naprawdę nie powinien w ogóle wejść na boisko. Chciał bardzo pomóc zespołowi, dlatego zdecydowaliśmy się na ten ruch. Natomiast było to duże ryzyko z naszej strony. Michał Ozga tak samo, to jest jeszcze niedoleczony uraz w 100% i nie trenował jeszcze na takich pełnych obrotach całego treningu. Natomiast ja się cieszę, że oni tak do tego podchodzą. Mówią, że chcą pomóc zespołowi w trudnym momencie. Wiedzą, że nie mamy nominalnej dziewiątki teraz w obecnym czasie, bo Kamil Adamek jeszcze się trochę pomęczy z urazem i ma dopiero wrócić w mikrocyklu przed GKS-em Katowice. Kacper Wełniak tak samo leczy uraz. Michał Żebrakowski też już jest w treningu indywidualnym, ale też to jeszcze trochę potrwa, zanim wróci na pełne obroty. Wiadomo, że już też nie ma co już wracać. No, nie mamy Bartczaka, jeszcze też inni zawodnicy są kontuzjowani. Czy mamy swoje jakieś problemy zdrowotne, też
To, że młodzi nie wchodzą na boisko dzisiaj, no też jest spowodowane tym, że oni przez 2-3 tygodnie byli chorzy i nie uczestniczyli w treningach, dopiero wrócili kilka dni temu. I po prostu taki mecz nam się dzisiaj przytrafił, mecz, w którym nie daliśmy rady. Mimo, że znowu tracimy bramkę i odrabiamy, to po prostu nie daliśmy rady później. Żałuję oczywiście tej sytuacji, gdzie Gierak z Gojko wychodzili 2-1 ze stoperem, bo gdybyśmy my strzelili na 2-1, to jestem święcie przekonany, że z naszą organizacją i bronieniem bramki byśmy nie stracili, bo jest to pierwszy raz od meczu pucharowego, kiedy tracimy dwie bramki w meczu. Do tej pory albo mieliśmy czyste konto, albo traciliśmy jedną. I no nie ma co ukrywać, że po prostu nie mieliśmy dzisiaj swojego dnia. Jesteśmy drużyną, wszyscy razem wygrywamy, razem przegrywamy. Robimy wszystko w tym tygodniu, żebyśmy wrócili do zdrowia, żebyśmy się dobrze przygotowali do spotkania z Hutnikiem. I mam nadzieję, że dojdzie ono do skutku i że uda się nam, może nie uda, ale po prostu, że zapracujemy na to, żeby zdobyć 3 punkty w Krakowie i żeby przyjechać z nimi do Suwałk. No bo teraz musimy gonić drużynę, która jest przed nami.